Hubert Biskupski, dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Pieniądze to nie wszystko. Moim Państwa gościem jest Marek Budzisz, ekspert do spraw Rosji. Dzień dobry. Dzień dobry. Kto wygrywa wojnę na Ukrainie? Wojna się jeszcze nie skończyła, w związku z tym jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie można udzielić. Na razie powiedziałbym, jest remis. Ze wskazaniem czy bez? Na razie bez wskazania, chociaż z każdym miesiącem ta sytuacja moim zdaniem może się zmieniać i nie jestem pewien, czy na korzyść Ukrainy. Dlaczego? Dlatego, że Ukraina już dzisiaj jest państwem z punktu widzenia gospodarczego potencjału, ale też i demograficznego dość osłabionym. Straty ukraińskie w relacji do potencjału demograficznego są znaczne, a słabym czy czułym punktem Ukrainy jest to, że Ukraina zależy od pomocy sojuszników. A ja nie oceniając sytuację i nastawienie głównie w Europie Zachodniej, ale też i w Stanach Zjednoczonych, jestem przekonany, iż jakby skłonność nie tyle do kontynuowania pomocy wojskowej, co do zwiększenia pomocy wojskowej dla Ukrainy jest coraz mniejsza. Bez zwiększenia pomocy wojskowej dla Ukrainy Ukraina nie będzie w stanie zbudować przewagi na froncie na tyle istotnej, żeby mówić o wyparciu Rosjan w granice roku 2014. Czyli to oznacza, że przedłużająca się wojna będzie jednak osłabiała potencjał Ukrainy, ale nie będzie dawała możliwości wyzwolenia tych terenów. I to skłania mnie do myślenia, że czas może nie pracować na korzyść Ukrainy. Tylko tu też musimy zobaczyć, o jakiej perspektywie rozmawiamy, bo nie mówimy o kilku miesiącach, nie mówimy o końcu tego roku, tylko mówimy o wojnie długiej, czyli ciągnącej się przez kilka najbliższych lat. Bo taką perspektywę kreuje Władimir Putin. On mówi, że Rosja wojnę wygra, ale może nie będzie rok 24, może to będzie rok 26 albo 27. Ale w końcu ją wygra. No i tu o tego rodzaju scenariuszu mówimy. Czyli rozumiem, że może się pojawiać i pewnie się już pojawia presja na rozpoczęcie rozmów negocjacyjnych i na to, żeby Ukraina zdecydowała się jednak na pewien kompromis. Ja myślę, że w ogóle taka refleksja strategiczna na Zachodzie i też polityczna, bo one są sprzęgnięte ze sobą, która koncentruje się wokół tej oczekiwanej ofensywy ukraińskiej, czy oczekiwanego kontruderzenia ukraińskiego. A to jest w ogóle realne? Czy to jest element propagandy? Nie, to jest realne. To jest, strona ukraińska buduje siły, tą gwardię przełamania, 3 korpusy po około 20 tysięcy żołnierzy każdy. Ale Zachód patrzy na tę spodziewaną ofensywę czy kontruderzenie w kategoriach, że to ma doprowadzić do rozmów pokojowych, poprawiając pozycję negocjacyjną strony ukraińskiej. A nie wyzwolić Donbas i Krym. O wyzwoleniu Donbasu być może, choćby w części, tutaj w grę może to wchodzić, natomiast Krym wydaje się mało prawdopodobny, zważywszy na znaczenie Krymu w pewnej rosyjskiej geografii historycznej i strategicznej. Więc to jest istotne. Mianowicie to, że Zachód myśli o ofensywie jako pewnym intermezzo czy wstępie do rozmów pokojowych. Ukraina myśli o tym trochę inaczej, no ale właśnie na tej różnicy zasadza się ten przełomowy powód, dlaczego można mówić o pewnym przełomowym momencie tej wojny. Pan mówił o różnicy potencjałów. One są dość oczywiste, zarówno jeżeli chodzi o ludność, prawda, 4:1, jak i ten potencjał finansowy, ekonomiczny. Rosjanie się jednakowoż do tej wojny dość długo przygotowywali. Czy z naszego punktu widzenia Putin jest osamotniony? A czy on rzeczywiście jest osamotniony? Czy ta ostatnia wizyta lidera państwa chińskiego nie wskazuje i te kontakty między na przykład państwami afrykańskimi, czy generalnie państwami BRICS-u nie wskazują na to, że my mamy troszeczkę inny osąd rzeczywistości i patrzymy, że to jest takie trochę z naszej strony wishful thinking, że bardzo byśmy chcieli, żeby Putin był sam, a w rzeczywistości on ma jednak pewne wsparcie. Myślę, że Putin może nie tyle ma wsparcie, co ma pewną przestrzeń do manewru. I tu jest jakby istota całej sprawy, dlatego że
państwa Zachodu, nakładając sankcje na Rosję, w intencji dążą do izolowania Rosji czy do wyłączenia Rosji ze światowego obiegu gospodarczego. No chodzi o to, żeby wywierając presję ekonomiczną, zmniejszyć rosyjską determinację do kontynuowania wojny. Czyli my musimy jako Zachód przekonać inne państwa, żeby te ograniczyły kontakty z Rosją albo przyłączyły się do reżimu sankcyjnego. Natomiast Putin nie musi nikogo przekonywać. Jemu wystarczy po prostu utrzymanie relacji handlowych, pragmatycznych, opartych o rachunek ekonomiczny. No i gdybyśmy mieli oceniać sytuację na podstawie doświadczeń roku ubiegłego, no to tu zdecydowanie sankcje nie doprowadziły do ograniczenia rosyjskich możliwości, a nawet można powiedzieć, że Rosjanie, notując historycznie chyba największą nadwyżkę w bilansie handlowym z zagranicą, no, nawet wzmocnili się. No, Bloomberg ocenia, że Rosjanie pochowali w różnych miejscach na świecie gdzieś około 80 miliardów dolarów z zeszłorocznej tylko tej nadwyżki w obrotach bieżących właśnie po to, żeby finansować ten import paralelny, mający służyć przedłużeniu wysiłku wojennego. Więc w tym sensie wydaje mi się, że to jest nieskuteczne. Czy w dłuższej perspektywie to się okaże nieskuteczne? No tego nie wiemy. Natomiast Rosjanie też o tyle się przygotowywali do sankcji, że opracowali, wdrożyli i dzisiaj realizują bardzo dużo różnych mechanizmów obchodzenia sankcji. Co to może oznaczać w takiej dłuższej perspektywie, jeżeli chodzi o kontakty Rosji z tymi państwami, z którymi ta Rosja te relacje dość dobre miała, typu Iran, typu państwa afrykańskie, do Chin to jeszcze przejdziemy, bo to jest jakby osobny wątek. Czy Rosjanie są w dłuższej perspektywie, zakładając, że będzie, tak jak pan mówi, ta wojna będzie się toczyła przez nie kilka miesięcy, tylko przez kilka lat, jakby zbudować taki równoległy świat swoich kontaktów biznesowych, handlowych, relacji politycznych? Mówienie o wojnie, która trwa jeszcze kilka lat, to jest plan rosyjski. To myślę, że plan Zachodu też i chyba plan chiński jest nieco inny. W związku z tym, jaki będzie końcowy finał, tego nie można powiedzieć, bo Rosjanie tu też mają pewne ograniczenia. Natomiast jeśli chodzi o kwestie ich relacji handlowych, to w gruncie rzeczy trzeba powiedzieć, że im się udaje funkcjonować mimo reżimu sankcyjnego. Sankcje będą miały skutki, ale niedoraźne, nie bardzo szybkie. One nie spowodują załamania się rosyjskich możliwości finansowania wojny i uczestnictwa w tej wojnie. One zapewne wpłyną na perspektywy rozwoju Federacji Rosyjskiej i rosyjskiej gospodarki, ale w takim planie liczonym w dziesięcioleciach, a nie w miesiącach. Oczywiście, jeżeli sankcje w obecnym kształcie zostaną utrzymane. Natomiast jeśli chodzi o bezpośrednie obroty handlowe Rosji ze światem, no to tu w gruncie rzeczy Rosja odnotowała pewne straty, ale one nie są drastyczne. No, minister Nowak, odpowiadający w Rosji za wydobycie węglowodorów, wicepremier zresztą, mówi, że Rosja zmniejsza o 5% swoje wydobycie ropy naftowej. To jest jak o 500 tysięcy baryłek dziennie. To jest jakiś spadek, no ale to nie jest spadek, który powali Rosję na kolana. To tak to nie wygląda. Czyli mamy do czynienia z pewnymi długotrwałymi procesami, które być może będą dla Rosji miały negatywne następstwa. Natomiast w trybie doraźnym Rosja była w stanie zbudować całą sieć kontaktów, nowych relacji z krajami, które nie przyłączyły się do sankcji. Tu Indie są najlepszym przykładem. Indie skokowo zwiększyły import rosyjskiej ropy naftowej i skokowo zwiększyły eksport artykułów ropopochodnych do Europy. Europa kupuje benzynę i inne artykuły będące efektem przerobu ropy surowej z Indii, no doskonale zdając sobie sprawę, że to jest z rosyjskiej ropy robione. No to jest też pewien mechanizm udawania czy funkcjonowania mimo sankcji. W praktyce to oznacza obchodzenie sankcji, bo cel, które sankcje sobie stawiają, nie zostaje osiągnięty. Rosja nie jest zmuszona do rewizji swojej polityki zagranicznej. Czy pan sobie wyobraża sytuację, w której
Rosja ponosi klęskę w tej wojnie. W planie teoretycznym to jest możliwe, to znaczy gdyby Zachód utrzymał po pierwsze politykę sankcyjną w takim wymiarze, jak to jest obecnie, po drugie przystąpił do egzekwowania już ogłoszonych sankcji, bo tu jest rozdziew, znaczy mamy do czynienia z ogłoszonymi sankcjami, z egzekucją tych sankcji już jest znacznie gorzej, to te dwa obszary należałoby koordynować ze sobą, czyli pilnować przestrzegania sankcji. Gdyby też Zachód zwiększył dostawy broni dla Ukrainy, co wymaga decyzji inwestycyjnych i dotyczącej alokacji zasobów już państw zachodnich, to tego rodzaju perspektywa mogłaby prowadzić w ramach scenariusza przedłużającej się wojny do tego, że czas upływający nie będzie grał na korzyść Rosji. Tylko wydaje mi się, że dzisiaj Zachód nie ma na to ochoty. To znaczy decyzje są podejmowane w sposób nieadekwatny do wyzwań, spóźniony i jest problem z egzekucją. Więc w tym sensie Zachód nie przejawia, moim zdaniem, chęci zaangażowania się w takie rzeczywiście istotne wspieranie wysiłku wojennego Ukrainy. A jeśli tego nie robi, to oznacza, że niestety czas pracuje na korzyść Rosji. No i to w gruncie rzeczy zależy od Zachodu, od państw sojuszniczych Ukrainy, jaki scenariusz będziemy realizować. A zostańmy na chwilę przy tym scenariuszu, być może mało prawdopodobnym. Jak wyglądałaby Rosja po tej klęsce? Czy pan jest sobie w stanie wyobrazić kontynuację rządu przez Putina? Czy tam musiałoby dojść do jakiejś zmiany? A może niektórzy nawet rysują takie scenariusze jak rozpad Rosji. Czy to jest w ogóle realne? Wydaje mi się, że scenariusz rozpadu Rosji jest relatywnie najmniej realny. On moim zdaniem, tak jak ja odczytuję nastroje, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, ale też i w Europie Zachodniej, jest też uważany za scenariusz bardzo ryzykowny. Zważywszy na rozmiary kraju, wielkość populacji, no i olbrzymi arsenał nuklearny, który w Rosji się znajduje. To trochę tak jak z rozpadem Związku Sowieckiego. Też Amerykanie przez dłuższy czas uważali, że to nie jest dobry scenariusz. Ależ oczywiście, no ale to jest dość oczywiste, znaczy no, hipotetycznie... Że jest jeden być może zły partner, zły, no, użyję takiego kolokwializmu, ale jednak mimo wszystko w jakiś sposób racjonalny i rozpoznany. No i taki, z którym jakąś formułę dialogu można jednak prowadzić. No i wyobraźmy sobie sytuację, o której w Rosji też już się mówi. To nie jest czyste science fiction, że następuje recydywa sytuacji wojny domowej, bo niektórzy rosyjscy publicyści i osoby wypowiadające się publicznie, na przykład powstawanie prywatnych formacji wojskowych, w tym i wzrost znaczenia Ewgenija Prigozina, uznają za wstęp do właśnie wojny domowej, bo oni uważają, że politykę po odejściu Putina będzie się już prowadziło też i politykę wewnętrzną, używając argumentów siłowych. Ta armia Prigozina, ona może odgrywać rolę w polityce wewnętrznej, bo on też nie skrywa swoich aspiracji. Ale to nie jest jedyny przykład, bo takich prywatnych armii mamy w Rosji znacznie, znacznie więcej. W związku z tym wyobraźmy sobie scenariusz, że Rosja pogrąża się w jakimś chaosie, który jest niekontrolowany i zamiast jednego Putina, który no jest jaki jest, to nie ma co go o tym wiele mówić, mamy takich Putinów zupełnie nieobliczalnych, kilkudziesięciu, różnych wataszków na czele band, bo tak to trzeba nazwać, zbrojnych, którzy nie liczą się z żadnymi regulacjami, ani tym bardziej też z granicami. To też jest potencjalne zagrożenie dla państw, które z Rosją graniczą. Nawet gdybyśmy nie rozważali kwestii arsenału nuklearnego. Więc ten scenariusz rozpadu Rosji, według mojej oceny, jest dla Zachodu scenariuszem bardzo niebezpiecznym, bardzo ryzykownym i w gruncie rzeczy niepożądanym. To między innymi dlatego mówi się raczej o wymianie rządzących na Kremlu, o odejściu Putina, o pewnej ewolucji reżimu, o być może objęciu rządów przez ludzi, którzy są bardziej prozachodni, chociaż niekoniecznie muszą być jakimiś entuzjastami demokracji. A skąd się bierze wiara w to, że złego Putina zastąpi ktoś
lepszy. Jeżeli spojrzymy na historię Związku Sowieckiego i historię Rosji, na przykład na działania Rosji w czasie I wojny światowej, to tam to niezadowolenie, które brało się w stosunku do cara Mikołaja, niezadowolone grupy, powiedzmy, wojskowych, one eskalowały tak naprawdę. To nie było tak, że chciano zastąpić Mikołaja kimś, kto będzie bardziej ugodowy i będzie chciał z państwami o osi, z państwami centralnymi rozmawiać na temat jakichś pokoju czy zawieszenia broni, tylko oni patrzyli szerzej, że być może w tej chwili jesteśmy w defensywie, ale za chwilę to te Niemcy i Austro-Węgry pokonamy, mało tego, zagarniemy całą Turcję i cały Kaukaz. Skąd wiara w to, że po Putinie nie przyjdzie ktoś, kto powie, że Putin sobie nie poradził z Ukrainą, ja sobie poradzę, tylko zastosuję jeszcze drastyczniejsze środki. Ale to nie jest kwestia wiary, to jest kwestia pewnej kalkulacji strategicznej po stronie Zachodu. Czyli mówiąc w pewnym uproszczeniu, nie stawiamy na wariant rozpadu Federacji Rosyjskiej i nie stawiamy na wariant chaosu wewnętrznego, bo ten wariant czy ten scenariusz może być groźnym. Czyli to nie jest kwestia wiary, że uruchomienie pewnego procesu dezintegracji wewnętrznej w sposób cudowny doprowadzi do powstania jakiejś nowej jakości pozytywnej z punktu widzenia Zachodu. Tu wręcz przeciwnie, takiego przekonania moim zdaniem nie ma, no ale to właśnie dlatego nie stawiamy na ten wariant. To raczej, jeśli w ogóle o czymś mówimy, to mówimy o tym, że uskrajnia to prezydent Francji Macron, który mówi, że Rosja nie może zostać upokorzona, bo Rosja upokorzona będzie po pierwsze po wojnie dążyła do rewanżu, tak jak Niemcy po I wojnie światowej, a po drugie wtedy właśnie mogą dojść do władzy ci tak zwani turbopatrioci, czyli ludzie jeszcze bardziej rewanżystowsko i nacjonalistycznie nastawieni. Czyli tutaj jest raczej myślenie, że nie scenariusz podziału Rosji powinien mieć miejsce, tylko scenariusz jakiejś kontrolowanej zmiany w rosyjskich elitach władzy. I jak się spojrzy na układ sił, czy pewne postawy, deklaracje przedstawicieli rosyjskiej elity władzy, no to tam mamy do czynienia zarówno z takimi radykałami, czy jastrzębiami, jak Dmitrij Miedwiediew, którzy wręcz komunikują się w języku wojny atomowej. To jest prawdziwy jastrząb, czy to tylko taki werbalny jastrząb? Bo nagle z człowieka, no, takiego człowieka magmy, takiego jakiegoś urzędnika typowego, nagle wyrasta na, tak jak pan mówi, jastrzębie. Bardziej zagrany, bo on dostrzegając i widząc zmianę nastroju w Rosji, to, że Rosja jakby wchodząc do wojny będzie podlegała pewnym procesom wewnętrznym w stronę radykalizacji postawy, tak możemy to określić, nacjonalistycznej, on będąc odsunięty na boczny zupełnie tor po tym, jak przestał być premierem, no uznał, tak się ocenia, ja też tak oceniam, że to jest coś, co może go wynieść do władzy. Ale są też w rosyjskim establishmencie, w rosyjskiej elicie politycy, którzy może nie są wrogo nastawieni wobec tak zwanej specjalnej operacji, ale też nieszczególnie afiszują się z poparciem dla tej operacji. No, takim przykładem jest na przykład premier Miszustin, który jest typem technokraty, jakby koncentruje się na takich, bym powiedział, funkcjach wykonawczych, a nie unika wypowiedzi, tak się przynajmniej ocenia, o charakterze prowojennym w sposób bardzo czytelny. Podobną postawę zajmuje mer Moskwy Sobianin. To są ludzie bardzo wysoko w tej hierarchii władzy rosyjskiej umieszczeni. No ale też oczywiście są ludzie, którzy zajmują zupełnie inną pozycję. Musimy pamiętać, że w przyszłym roku w Rosji będą miały miejsce wybory prezydenckie. Putin póki co jeszcze nie ogłosił, że będzie kandydował. On z reguły ogłasza tę swoją decyzję na końcu. Przygotowania do wyborów prezydenckich już trwają, no i też jest możliwy taki scenariusz, w moim odczuciu Amerykanie biorą to pod uwagę, że porażka w wojnie na Ukrainie, a przynajmniej nieodniesienie sukcesu przez Rosję, może doprowadzić do przejścia Putina w ramach jakiejś kontrolowanej wymiany elit na emeryturę i wtedy na jego miejsce wejdzie nowy człowiek,
O personaliach nie ma co jeszcze mówić, bo na to jest za wcześnie. No ale to już będzie pewnego rodzaju nowe otwarcie i wtedy będzie można poszukiwać jakiegoś modus vivendi. Moim zdaniem to raczej takie myślenie dominuje w elitach państw zachodnich, również w Waszyngtonie, a nie myślenie o ostatecznym zwycięstwie nad Rosją, pokonaniu Rosji czy dezintegracji wewnętrznej. To w Europie Środkowej, na Ukrainie, my myślimy w tych kategoriach, widząc oczami wyobraźni defiladę sił sojuszniczych na Placu Czerwonym, ale myślę, że Zachód inaczej to zupełnie postrzega. Powiedział pan, że jeżeli wojna będzie kontynuowana i będzie kontynuowana nie przez miesiące, ale przez lata, to szanse Ukrainy na zakończenie zwycięskiej tej wojny będą malały. Już widzimy tę presję na zawarcie jakiegoś porozumienia. Właśnie, na jakie porozumienie może się zgodzić Zełenski i Ukraina? Jakby czytając chociażby nawet ten dzisiejszy wywiad dla prasy amerykańskiej, gdzie prezydent Zełenski mówi o Bachmucie, że mimo że wojskowi mówią, że on nie ma jakiegoś wielkiego, istotnego militarnego znaczenia, to on to traktuje w kategoriach symboliki, że nie można odpuścić Bachmutu, bo Putin poczuje krew i jakby na tym etapie w ogóle nie ma jakichkolwiek deklaracji, że będziemy rozmawiać o możliwości oddania naszego terytorium, czyli wracamy do status quo ante przed 2014 rokiem. Do czego Ukraina może zostać przymuszona? Znaczy, najpierw należy zapytać kiedy. Z pewnością nie teraz. Dlatego, że teraz wszyscy czekają na tą spodziewaną ofensywę sił ukraińskich, licząc na to, że ta ofensywa zakończy się sukcesem, co ma w świetle tej logiki zmusić Putina, żeby usiąść do stołu rokowań. No bo jeżeli on będzie zdawał sobie sprawę, że na froncie perspektywa zwycięstwa jest coraz mniejsza, strona ukraińska dokonuje kolejnych wyłomów i przesuwa linię frontu na te pozycje, które Rosjanie już okupują od roku 2014, a z drugiej strony stanie wobec decyzji o kolejnej fali mobilizacji, a to decyzja jest trudna z punktu widzenia sytuacji wewnętrznej Rosji, to być może wtedy Putin będzie chciał usiąść do stołu rokowań. A w związku z tym mówimy o perspektywie nie miesiąca marca, ani nie miesiąca kwietnia, tylko moim zdaniem miesiąca lipca albo miesiąca sierpnia. Oczywiście, jeżeli ofensywa ukraińska nie odniesie spodziewanego czy oczekiwanego efektu, to też będziemy mieli do czynienia z nową sytuacją, tylko tym razem stanowisko Ukrainy będzie podlegało jakiejś silniejszej presji, bo z kolei Ukraina będzie miała mniejszą perspektywę na odniesienie sukcesu na polu walki. No, dlatego niektórzy w Ameryce już mówią, że nie tylko w Ameryce, no prezydent Czech mówił o tym wyraźnie w wywiadzie w jednym z polskich dzienników, że to może być ostatnia ofensywa, którą Ukraina będzie w stanie zorganizować. Czyli mówimy o perspektywie rozmów, które najprawdopodobniej, ja oceniam, mogą się zacząć latem albo wczesną jesienią. Taki jest plan, tak jak ja widzę sytuację po stronie Zachodu. Ale żeby te rozmowy w ogóle mogły nastąpić, To potrzeba jest nie tylko gotowość z obu stron, żeby usiąść do stołu rokowań. Potrzebna jest również gotowość obu stron do poszukiwania jakiegoś wariantu kompromisowego, również w wymiarze terytorialnym. Dzisiaj tej gotowości póki co nie ma. I potrzebny jest trzeci element, który jest najważniejszy z tego wszystkiego. Znaczy potrzebna jest wizja oraz gwarancje docelowego systemu bezpieczeństwa. Znaczy Ukraina musi uzyskać takie gwarancje bezpieczeństwa, nie tylko na podstawie traktatów, ale decyzji, które są podjęte, w tym decyzji związanych z wysłaniem wojska. Już raz miała takie gwarancje. No właśnie dlatego drugi raz na to nie pójdzie, żeby mieć zapisy umowy międzynarodowej, bo może nawet nie traktatu. To memorandum budapesztańskie nie miało charakteru traktatu. Ale bez takiej wizji docelowego systemu bezpieczeństwa strona ukraińska nie będzie skłonna zawrzeć jakiegokolwiek kompromisu z Rosjanami, bo będzie się obawiała, co jest zrozumiałe,
że Rosjanie wykorzystają te rozmowy w celu uzyskania takiej pauzy strategicznej. Przegrupują się, wzmocnią i za jakiś czas przystąpią do ponownego ataku, a pozycja Ukrainy się nie poprawi, a może być nawet gorsza, bo Zachód może być zajęty wtedy czymś innym. W związku z tym, tak długo jak długo Zachód nie zbuduje spójnej i przekonującej wizji systemu bezpieczeństwa po wojnie, takiego systemu, który będzie obejmował również Ukrainę, tak długo nie ma mowy o rozmowach pokojowych. I dzisiaj moim zdaniem dyskusje w Stanach Zjednoczonych, szczególnie w środowisku eksperckim, ale również politycznym, na temat tego, jak ten ład powojenny ma wyglądać, one już trwają. Jesteśmy w takiej w związku z tym fazie przygotowawczej do rozmów pokojowych. Bo dyskutuje się kształt tego, w moim odczuciu, najistotniejszego elementu, który ma przeważyć stanowisko Ukrainy i doprowadzić do jakiegoś porozumienia politycznego zarówno w obozie sojuszników, jak i być może również z Rosją. Z Rosją porozumienie nie jest niezbędne, dlatego że wystarczy objęcie Ukrainy gwarancjami bezpieczeństwa, na przykład na wzór Korei Południowej. Korea Południowa nie ma porozumienia kończącego wojnę z Koreą Północną. Zresztą II wojna światowa też nie zakończyła się porozumieniem pokojowym, a można funkcjonować. Ale potrzebne są gwarancje. Po II wojnie światowej Amerykanie wysłali wojsko do Europy, żeby zakończyć gorącą fazę wojny koreańskiej, wysłali i utrzymują nadal kontyngent wojskowy w Korei Południowej. I po to, żeby zakończyć wojnę na Ukrainie, Amerykanie będą musieli podjąć decyzję i dzisiaj o tym dyskutują, czy wysłać i w jakim kształcie, w jakiej liczbie kontyngent wojskowy na Ukrainę. A to będzie oznaczało moim zdaniem również zapotrzebowanie Amerykanów, żeby sojusznicy amerykańscy, a szczególnie państwa frontowe, takie jak Polska, również podjęły decyzję o wysłaniu kontyngentu wojskowego. Również na Ukrainę. Trudna decyzja. Trudna decyzja, bo ona pociąga za sobą daleko idące skutki. No możemy sobie wyobrazić, że na przykład zawodzi w przyszłości polityka odstraszania Rosji. Rosja decyduje się na kolejne uderzenie za jakiś czas, za kilka lat. No i to oznacza wtedy już bezpośrednie zaangażowanie w konflikt państw, które są wojskowo obecne na Ukrainie. Tylko co jest alternatywą? Alternatywą moim zdaniem jest to, że my i tak będziemy w wojnie z Rosją w takim scenariuszu, tylko że polityka odstraszania będzie polityką słabszą, a w związku z tym prawdopodobieństwo tej wojny wzrośnie. I tu jest ten paradoks. Nie wysyłając wojsk na Ukrainę w ramach pewnego ładu powojennego, ja nie mówię teraz, żeby walczyć, ale w ramach ładu powojennego my osłabiamy politykę odstraszania Rosji, bo Rosja liczy się z siłą, a nie z deklaracjami. A jeżeli osłabiamy politykę odstraszania Rosji, to paradoksalnie przybliżamy scenariusz wojenny. A scenariusz wojenny będzie też oznaczał, moim zdaniem, wciągnięcie państw frontowych, bo Rosja, myśląc o zdobyciu Ukrainy, no musi uderzyć na linię zaopatrzenia Ukrainy. A linię zaopatrzenia Ukrainy dzisiaj prowadzą z Polski. No to jest dość oczywiste. I to są dwa scenariusze, które, mówiąc uczciwie, przed nami stoją. Ja innego nie widzę. Czyli albo system bezpieczeństwa, który będzie obejmował Ukrainę, uzgodniony z sojusznikiem amerykańskim i oczywiście z sojusznikami naszymi w NATO. To może być NATO? Może być NATO. Takie głosy w Ameryce też są, że Ukraina powinna być przyjęta do NATO. Albo to może być system jakiś pośredni. Pojawiło się takie... Taka propozycja atlantycko-azjatyckiej wspólnoty bezpieczeństwa. No tak, no to jest taka propozycja Michaela O'Hanlona, między innymi czołowego analityka think tanku Brookings. O'Hanlon jest raczej przedstawicielem skrzydła gołębi. To nie jest ekspert, który dąży do bardzo twardych rozwiązań, również wojskowych, i on zaproponował uzyskanie czegoś na kształt mandatu ONZ-u, chociaż nie w głosowaniu Rady Bezpieczeństwa, tylko Zgromadzenia Ogólnego, i wysłanie kontyngentu pokojowego, wojskowego, który miałby być dowodzony, on proponuje, przez generała indyjskiego, bo Indie jego zdaniem są tym państwem, które mogą, że tak powiem, łączyć te sprzeczności.
Ale tu nie chodzi o technikalia, tu chodzi o jeden podstawowy fakt, a mianowicie nie ma mowy o systemie bezpieczeństwa obejmującym Ukrainę bez obecności wojskowej, jakiegoś kontyngentu wojskowego, czy to będzie międzynarodowy kontyngent, czy jakiś inny, on będzie zawsze kontyngentem wojskowym. I nie ma kontyngentu wojskowego na Ukrainie bez znaczącej obecności amerykańskiej. I to są te decyzje, które dzisiaj są dyskutowane w Stanach Zjednoczonych. A jeżeli nie ma kontyngentu na Ukrainie, czy nie ma pokoju na Ukrainie bez kontyngentu wojskowego amerykańskiego, to nie karmmy się złudzeniami. To i kontyngent wojskowy polski jest elementem niezbędnym, żeby ten pokój na Ukrainie zagwarantować, dlatego że no, trzeba słuchać tego, co Amerykanie mówią. Amerykanie mówią, że oni będą wspierać wysiłki sojuszników europejskich NATO, a nie zastępować. To są dwie różne rzeczy. W związku z tym państwa wschodniej flanki, państwa natowskie, które są zagrożone agresją rosyjską, muszą dzisiaj zacząć myśleć o wejściu wojskowym na Ukrainę w ramach pewnego ładu powojennego. Bo to jest element polityki odstraszania Rosji i to polityki długofalowej. Spytam o Chiny. Po czyjej stronie są Chiny? Oczywiście wiadomo, że są po swojej stronie, ale jeżeli mielibyśmy tę scenę polityczną czy militarną w jakikolwiek sposób rozrysować, to Chinom bliżej do Rosji czy do Zachodu? Chiny prowadzą grę, której cel jest dość jasno określony również w tej ostatniej wspólnej deklaracji chińskiego przywódcy Władimira Putina. Zakończyć wojnę? Ale zakończenie wojny nie jest celem samym w sobie. Znaczy zakończenie wojny jest pewnym narzędziem, które Chiny być może wykorzystają właśnie po to, żeby zbudować ten cel główny. A tym głównym celem jest stworzenie ładu o wielu ośrodkach siły. To znaczy Amerykanie będą nadal mocarstwem, ale nie będą już hegemonem. Tych podmiotów, które będą decydowały o systemie światowym, będzie co najmniej kilka. Chiny będą liczącym się, jeśli nie jednym z najważniejszych. I to jest pewien ideał chiński. I Chińczycy dość sprawnie budują też taką, nazwijmy to, narrację, w świetle której konflikt wojskowy nie jest nieunikniony. Proszę zwrócić uwagę, Chińczycy najpierw doprowadzili do porozumienia Arabii Saudyjskiej z Iranem, czyli pogodzili szyitów i sunnitów, co wydawało się przez dziesięciolecia niemożliwe, przynajmniej Zachód nie był w stanie tego zrobić. Chiny zaproponowały plan zakończenia wojny na Ukrainie. My możemy ten plan krytykować, ale wydaje się, że to nie jest jeszcze ostatnie słowo chińskie. W moim odczuciu reakcja polityków z Europy Zachodniej, którzy teraz wyjeżdżają do Chin. No, w tym tygodniu mamy premiera Hiszpanii Sancheza. Niedługo pojedzie Emmanuel Macron w towarzystwie Ursuli von der Leyen. To ta postawa Europy wobec Chin jest zupełnie inna niż postawa Stanów Zjednoczonych. To Ameryka mówi o rywalizacji strategicznej i o być może perspektywie wojny, a kanclerz Scholz w Monachium w czasie monachijskiej konferencji bezpieczeństwa mówiło no jednak o tym, że współpraca gospodarcza z Chinami musi być kontynuowana i inwestycje podmiotów europejskich w Chinach w ubiegłym roku wzrosły o niemal 100%. To są realne kroki podejmowane przez polityków europejskich. Europa nie chce zrywać kooperacji z Chinami. Ameryka chce z Chinami rywalizować i tłumić wzrost gospodarczy Chin. To są dwa zupełnie różne stanowiska. Moim zdaniem Chiny chcą użyć swoich możliwości wpływu na Rosję po to, żeby finalnie doprowadzić do pokoju na Ukrainie. Pokoju, który może satysfakcjonować Europę Zachodnią. On nie będzie nas satysfakcjonował, ani tym bardziej nie będzie satysfakcjonował Ukraińców, ale Europę Zachodnią już może bardziej satysfakcjonować, bo on będzie trochę przypominać może tak zwane porozumienia mińskie, które nam się nie podobały. Ukraina uważała, że one są wymuszone, a Niemcy i Francja przywiązywały dużą wagę. I trzecim elementem tej chińskiej, nazwijmy to, ofensywy pokojowej jest to, co właśnie dzisiaj się dzieje, bo dzisiaj przywódca, były prezydent Tajwanu, przywódca Kuomintangu, dzisiaj partii opozycyjnej, ale w styczniu w przyszłym roku mamy na Tajwanie wybory,
jest z wizytą w Chinach. I on opowiada się za porozumieniem, za budowaniem planu pokojowej koegzystencji, a być może nawet reintegracji Tajwanu z Chinami, a nie planem wojny, o czym mówią Amerykanie. I to jest pewnego rodzaju, powiedziałbym, nie tylko wizja Chin, ale też i pokazanie planu działania, gdzie Chiny się sytuują na pozycji państwa, które jest w stanie zaprowadzić i zaproponować rozwiązania pokojowe, a tym wojowniczym i agresywnym podmiotem są Stany Zjednoczone. To było też dość czytelnie przedstawione w tej deklaracji Xi Jinpinga i Putina. I tu jeszcze Chińczycy nie powiedzieli ostatniego słowa, tylko że tu nie Ukraina jest przedmiotem tej rozgrywki. Przedmiotem tej rozgrywki jest porządek globalny. Jeżeli Chiny zaprowadzą pokój na Ukrainie, jeżeli Chiny przekonają Europę Zachodnią do poparcia takiego pokoju, no to będziemy mieli do czynienia z poważnym kryzysem w relacjach atlantyckich i Chiny będą do tego dążyć, o czym też świadczą te deklaracje dotyczące amerykańskiego potencjału nuklearnego w Europie, bo to jest symptomatyczne moim zdaniem. Skoro wspomniał pan o potencjale nuklearnym, to zapytam, z czym się wiąże decyzja Putina czy zapowiedź Putina o przeniesieniu broni jądrowej na terytorium Białorusi? Wiąże się moim zdaniem właśnie z tym, o czym mówiłem przed chwilą, czyli z tym planem zbudowania nowego ładu globalnego. Dlatego, że tam w tej wspólnej deklaracji, którą Putin podpisał z chińskim prezydentem, w całym artykule 7 jest zbudowana taka, w rozdziale 7, taka konstrukcja myślowa. Otóż Chiny i Rosja popierają zapisy traktatu o nieproliferacji broni jądrowej. To jest traktat podpisany przez 5 mocarstw nuklearnych, w tym i Stany Zjednoczone. A w związku z tym, że popierają tego rodzaju zapisy i są przeciwne rozprzestrzenianiu broni jądrowej, krytykują politykę amerykańską, która ich zdaniem jest naruszeniem tego traktatu. Czyli program Nuclear Sharing, obecność amerykańskiej broni jądrowej w Europie, jest zdaniem Chin i zdaniem Rosji naruszeniem zobowiązań związanych z traktatem o nieproliferacji. I tam się znajduje wyraźnie sformułowany zapis, że i Rosja, i Chiny domagają się, aby Stany Zjednoczone wycofały swój potencjał jądrowy z obszarów niebędących częścią państwa amerykańskiego. Czyli wycofały swój potencjał jądrowy z Europy Zachodniej i z Turcji, odeszły od programu Nuclear Sharing, czyli zwinęły parasol nuklearny nad Europą. To jest tego rodzaju zapis. I ta deklaracja Putina, czy zapowiedź dyslokacji, ona raczej jest w tej logice. Mianowicie Rosjanie mówią, zresztą to nie od dzisiaj, taki sam zapis znajdował się w tym propozycji traktatu z 19 grudnia 2021 roku, tego ultimatum Putina poprzedzającego wojnę. To zapis był identyczny, tam się znajdował. Rosjanie mówią, że cały program Nuclear Sharing, ale dodano porozumienie AUKUS do tego, co odpowiada interesom chińskim, jest ich zdaniem naruszeniem traktatu o nieproliferacji broni jądrowej. A w związku z tym, jeżeli chcemy mówić o utrzymaniu stabilności strategicznej, to Amerykanie powinni wycofać się nuklearnie z Europy. A ponieważ się nie wycofują nuklearnie z Europy, to Rosja zapowiada kolejne kroki. Czyli krok w postaci dyslokacji broni jądrowej na Białoruś. Ale Putin, proszę zwrócić uwagę, podkreśla, że po pierwsze to będzie broń pod kontrolą rosyjską, więc w tym sensie mamy lustrzane odbicie polityki nuclear sharing. No i po drugie to jest dopiero zapowiedź, czyli coś, co się nie stało. Czyli ta deklaracja ma na celu jakby zwiększenie presji na Stany Zjednoczone. To jest tego rodzaju logika i ja raczej w ten sposób to odczytuję, bo jeszcze jest dość daleko do realnego przesunięcia broni. Rosjanie nawet jeszcze nie zaczęli budować tych magazynów, o których Putin mówi. A podobne w enklawie kaliningradzkiej budują 7 lat, o ile dobrze pamiętam, i jeszcze nie skończyli. To nie jest prosty proces. To nie jest tak, że w ciągu miesiąca można głowice nuklearne przerzucić z jednej lokalizacji do drugiej. To tak szybko nie działa. To jest raczej pewnego rodzaju deklaracja polityczna, presja
zwiększenie stawki, również dlatego, że do tego stanowiska rosyjskiego przyłączają się Chiny. To jest jakościowa zmiana, bardzo istotna moim zdaniem. To na koniec polski wątek. Jak będzie w tym nowym globalnym ładzie wyglądała rola Polski? My żeśmy się w konflikt na Ukrainie zaangażowali bardzo mocno i militarnie, i humanitarnie, i politycznie, co jest oczywiście całkowicie zrozumiałe. Ta groźba tego, żeby Rosjanie w przyszłości zaatakowali Polskę i państwa bałtyckie, jest bardzo duża, więc patrząc na to całkowicie racjonalnie, jakby uciekając od emocji, uciekając od tych drastycznych scen, które widzimy, i tych zbrodni, których Rosjanie na Ukrainie popełniają. Czy, mówiąc, stawiając pytanie tak dość otwarcie i brutalnie, czy my jesteśmy jako Polska w stanie ten konflikt wygrać, czy wręcz przeciwnie, jeżeli dojdzie do tego nowego rozdania, nowego porządku, to poniesiemy surowe konsekwencje naszego silnego zaangażowania? Wydaje mi się, że jeszcze jest zbyt wcześnie, żeby dawać definitywne odpowiedzi na tak sformułowane przez pana pytanie. Jedno jest pewne, mianowicie czasy sprzed agresji rosyjskiej na Ukrainę już nie wrócą. To znaczy nie wrócimy do względnie stabilnego systemu kolektywnego bezpieczeństwa, gdzie gwarantem czy dawcą bezpieczeństwa, jak to się mówi, był Pakt Północnoatlantycki i siły amerykańskie. To już nie wróci. Pojawiają się nowe wyzwania. W ogóle zmienia się cała geografia militarna w tak zwanej wschodniej flanki. Należy już mówić o wschodnim froncie NATO, bo to ulega znacznemu rozszerzeniu, choćby tylko z powodu wejścia Finlandii i Szwecji do NATO, ale przecież nie tylko, bo jest jeszcze kwestia Ukrainy. No i docelowo nie można sobie wyobrazić systemu bezpieczeństwa w regionie bez otworzenia kwestii Białorusi, bo to jest jakby element kluczowy i domykający pewien system. W związku z tym my jesteśmy jeszcze w czasie przejściowym i to, co dzisiaj można powiedzieć, to jest to, że od decyzji, które dzisiaj będziemy podejmowali, znaczy nie dzisiaj, dzisiejszego dnia, tylko w perspektywie tego roku, najbliższych kilkunastu miesięcy, zależy przyszłość relacji regionalnych i relacji międzynarodowych, które będą porządkowały nasze życie i życie naszych dzieci, a niewykluczone, że i wnuków. Więc w tym sensie Polska, podobnie zresztą jak cała wspólnota Zachodu, stoi przed niezwykle ważnymi decyzjami. Te decyzje mogą być albo podjęte dobrze, albo mogą być podjęte błędne decyzje. Tu? To jest oczywiste. Czy tam? Tu w Polsce. Dlatego, że wiele, jeśli nie wszystko, zależy od nas, Polaków. Znaczy, a jakie pan ma na myśli decyzje dobre? Na przykład o docelowym systemie bezpieczeństwa. Uważam, że nie da się utrzymać modelu bezpieczeństwa, jeżeli nie będziemy iść w stronę rozwiązań izraelskich, gdzie mamy do czynienia z powszechną służbą wojskową i powszechnym obowiązkiem szkolenia wojskowego. Znaczy, nie możemy myśleć o tym, że państwo z naszym potencjałem demograficznym, nawet współpracujące blisko z takimi państwami jak Ukraina i, nie wiem, Rumunia czy Stany Zjednoczone, będzie w stanie wytrzymać presję rosyjską, państwa znacznie ludniejszego, nie organizując i nie przeorganizowując całego systemu obrony, całego systemu odpornościowego państwa. To dzisiaj to są też doświadczenia Ukrainy. Za bezpieczeństwo odpowiada oczywiście armia i to jest znaczący komponent, ale ciężar prowadzenia wojny to jest ponosi na sobie całe państwo. W tym sensie również całe społeczeństwo. I to, jak system odpornościowy państwa działa, jak jesteśmy
uodpornieni na presję o charakterze bezpośrednio agresji kinetycznej, ale nie tylko, bo Rosjanie mają cały wachlarz różnych metod oddziaływania, również poniżej tak zwanego artykułu 5, czyli poniżej wojny kinetycznej, celem destabilizowania sytuacji. To wydaje się dzisiaj wariantem w przypadku Polski znacznie bardziej prawdopodobnym niż otwarta agresja wojskowa. Ale to nie zmienia faktu, że my musimy przebudować nasze państwo. Musimy skokowo zwiększyć naszą odporność na różnego rodzaju formy wrogiej presji. A coś jeszcze poza powszechną obowiązkową służbą wojskową? Nie, to ja bym w ogóle tego nie przeceniał. To jest ważne. Musimy mieć wyszkoloną rezerwę. Musimy wiedzieć, co robić w sytuacji zagrożenia. Muszą to wiedzieć organy administracji publicznej, organa samorządowe. Każda osoba musi wiedzieć, jak się zachować, jak reagować na zagrożenie. Są plany na godzinę W, prawda? A pan wie, co pan osobiście powinien zrobić, nie, jeżeli na przykład zaczną rakiety spadać na Warszawę? Nie. Ani pan tego nie wie, ani ja tego nie wiem, ani myślę, że mało kto wie, a musimy to wiedzieć. Kiedyś na przysposobieniu obronnym, ale to lata temu, uczono nas, jak się zachować w przypadku ataku jądrowego. No właśnie, ale takich decyzji czy takiej wiedzy musimy wszyscy nabyć. Musimy wiedzieć, z jakimi rodzajami presji, z jakimi formami agresji możemy się spotkać jako państwo i jako społeczeństwo. My często mówimy na przykład o dezinformacji, o działalności rozmaitego rodzaju farm troli i tych, którzy próbują zakłócić pewien proces podejmowania decyzji, niezwykle ważny w systemach demokratycznych. To jest jedna z tych form zagrożenia, bo od szybkości podejmowania decyzji w demokracji te decyzje z natury rzeczy podejmuje się nieco wolniej niż w państwach rządzących niedemokratycznie. No, zależy tempo reagowania na sytuację zagrożenia. W związku z tym tu mamy bardzo dużo różnych spraw i trzeba o tym zacząć poważnie mówić. Powszechne przeszkolenie, nie mówię o służbie, przeszkolenie wojskowe jest rzeczą, jest jednym z elementów tego całego systemu. No dzisiaj moglibyśmy o tym dużo mówić, no nie mamy schronów na przykład. Nasze prawo budowlane umożliwia budowanie wielkich domów mieszkalnych, nawet bez piwnic. Nasze metro warszawskie jest na tyle płytkie, że też nie będzie mogło sprawować, a przynajmniej nie w całości, takiej funkcji, jaką sprawuje metro w Charkowie czy w Kijowie. To, co to oznacza z punktu widzenia zagrożenia, a z tym już się trzeba liczyć, wojennego? To oznacza, że my ani nie wiemy, gdzie się ewentualnie schować, ani nie mamy takich miejsc, ani nie wiemy, jak się zachować, ani nie wiemy, kto za co odpowiada. Podejrzewam, że nawet nie wiemy, prócz telefonu alarmowego, gdzie zadzwonić. No i takich pytań moglibyśmy tu dziesiątki przytoczyć. To wszystko musi podlegać zmianie. Nasi politycy, najważniejsi podejmujący decyzje, muszą wiedzieć, że być może będą podejmowali decyzje w ciągu kilkudziesięciu minut i to będą decyzje o życiu i śmierci wielu osób, a nie będą mieli komfortu długotrwałych, kilkudniowych konsultacji. No, to są realia po prostu wojny. Tego doświadczyła strona ukraińska już pierwszego dnia po tym, jak zostali zaatakowani. Zełenski musiał podjąć kluczową dla przyszłości, jak się okazało później, kraju decyzję, czy zgodzić się na ewakuację z Kijowa, czy raczej zostać. To jest tylko przykład, ale tego rodzaju fundamentalnych decyzji w sytuacji zagrożenia, moim zdaniem zagrożenie będzie narastało, będziemy podejmowali każdego dnia znacznie więcej, nie tylko na tych najwyższych szczeblach, ale też i na tych szczeblach zwykłych obywateli, bo od nas, to też udowodniła wojna na Ukrainie, od każdego obywatela dużo w wojnie zależy. I ostatnie pytanie w tej niezwykle interesującej rozmowie. Czy Polska stała się lokalnym mocarstwem, czy nasza rola, jaką odgrywamy po konflikcie od 24 lutego minionego roku, jest tak istotna, że mamy prawo się tak nazywać i rzeczywiście nasza pozycja tak bardzo urosła, czy to jest tylko takie nasze dziejstwo?
Ja myślę, że Polska musi stać się regionalnym mocarstwem. To jest kwestia jeszcze definicyjna, jakie państwo jest mocarstwem, jeśli chce myśleć o spokojnym funkcjonowaniu w perspektywie najbliższych dziesięcioleci. Jesteśmy rozgrywającym w tej chwili? Musimy dążyć do tego, żeby być istotnym elementem współkształtującym politykę systemu sojuszniczego państw Zachodu. To muszą być nasze aspiracje, ale to nie są tylko aspiracje, żeby siedzieć przy stole, przy którym podejmuje się decyzja, ale też żeby mieć potencjał i zdolności, które uzasadniają nasze miejsce przy tym stole. Bo to nie jest tylko kwestia naszego chciejstwa czy naszych aspiracji, no ale też naszego wysiłku, naszej odwagi podejmowania decyzji, naszej gotowości do ponoszenia ciężarów. Dlatego mówię o wymiarze społecznym tych decyzji, bo w demokracji to musi być zaakceptowane przez wszystkich wyborców. No my po prostu jako Polacy w przyszłości, to już nieodległej, będziemy musieli podejmować decyzję, czy chcemy przeznaczyć część naszego produktu narodowego na bezpieczeństwo, czy chcemy przeznaczyć na politykę socjalną i politykę, że tak powiem, mającą na celu wyrównywanie szans rozwojowych gorzej uposażonych części społeczeństwa. Tu jest niestety polityka albo-albo. To też już widać, te doświadczenia pierwszego roku wojny są takie, że nikt nam tych pieniędzy nie przywiózł. To my musimy własne środki na to przeznaczać, a to oznacza zawsze konieczność niestety bolesnych wyborów. Jeżeli społeczeństwo nie będzie gotowe do podejmowania takich decyzji i nie będzie gotowe akceptować też i kosztów społecznych tego rodzaju decyzji, to te aspiracje do bycia regionalnym mocarstwem albo ważnym podmiotem w układzie sił sojuszniczych Zachodu, no będą ufundowane tylko na chciejstwie i to się nie stanie. To będzie tylko i wyłącznie wyraz naszych być może nieuzasadnionych oczekiwań. A to tak nie działa. W związku z tym ja uważam, że my nie mamy innej drogi niż iść w tę stronę, ale same deklaracje i same formułowania aspiracji nie wystarczą. My podążamy we właściwym, moim zdaniem, kierunku. Podejmujemy w moim odczuciu słuszne decyzje. To, czego bym jeszcze być może oczekiwał, no to wydaje mi się, że Polacy powinni mieć świadomość być może większą wagi chwili, czy tego momentu dziejowego, w którym się znajdujemy. Dziękuję bardzo. Marek Budzisz, ekspert do spraw Rosji, był moim państwa gościem. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo.